ciało, ty i miliardy twoich mieszkańców. To jest wydawnictwo Format. Wygląda to przepięknie i kojarzę to wydawnictwo z tego, że oni mają pięknie wydane książki. Naprawdę pełen szacun. Ilustracje tutaj są bardzo, bardzo wyjątkowe i w ogóle już Wam opowiadam, o czym to jest i jak to wygląda. No domyślacie się, że jest o ciele człowieka i można sobie pomyśleć, dobra, no kolejna książka o ciele człowieka, ale po pierwsze ona jest tak cudownie wydana, a po drugie, ona ma to, co powinna mieć książka przeznaczona dla, no ja bym powiedziała, już sześciolatków. Być może pięciolatek też ogarnie temat. Oczywiście nie wszystko, bo zobaczcie, ile tego tutaj jest, ale też pięciolatek no, nie interesuje się wszystkim, więc wybrane rzeczy, o które będzie Wasze dziecko pytało, jasne, że tutaj znajdziecie. Pokazuję Wam specjalnie, jak wygląda spis treści, bo jest tego bardzo, bardzo dużo, dlatego że całość jest zrobiona takimi krótkimi akapitami, takimi pytaniami krótkimi i odpowiedziami oczywiście. I już Wam pokazuję na pierwszym, lepszym przykładzie i na stronie. Spójrzcie, tutaj mamy pytanie i tutaj jest odpowiedź, czyli bardzo niewiele. Pytanie i odpowiedź, znowu niewiele, natomiast jest to szalenie interesujące i myślę, że zaciekawi masę dzieci, bo te pytania tutaj, ja bym powiedziała, że one są takie bardzo dziecięce, czyli to nie są pytania, a jak my trawimy? Albo jak wygląda serce, tylko to są takie pytania, które po prostu przyciągają uwagę i są bardzo takie zaciekawiające i to jest świetny zabieg, że tak powiem, literacki. Na przykład jest cały tytuł rozdziału W piwnicy twojego mózgu i my już chcemy się dowiedzieć, o co tutaj chodzi. I teraz, dlaczego czasami najpierw coś robisz, a dopiero potem myślisz? I często przecież nasze dzieci słyszą tego rodzaju uwagi ze strony dorosłych, czyli myśl, zanim coś zrobisz, najpierw pomyśl i mogą się zastanawiać, ej, no ale, bo dlaczego rodzice mają do mnie o to pretensje? Tutaj jest taka odpowiedź, albo dlaczego mózg cię oszukuje? Też bardzo fajne pytanie, a zobaczcie, że te dwa pytania to jest o ten fragmencik ze spisu treści, o którym mówię i tego jest w tym stylu, tak naprawdę to jest cała książka. Na przykład jest pytanie, dlaczego jesteś mistrzem, albo dlaczego jesteś urodzonym szczęściarzem, albo dlaczego komórka potrzebuje strażników, to już się domyślamy, o czym będziemy rozmawiać. Dlaczego musimy zrobić małą przerwę? Specjalnie czytam Wam niektóre te pytania, żeby było wiadomo, w jakim stylu one są napisane i w podobnym stylu, czyli takim bezpośrednim, takim bez owijania w bawełnę, a jednocześnie tak ubranym w słowa, że jest to zwyczajnie interesujące, że człowiek się chce dowiedzieć, chce poznać tę odpowiedź. I oczywiście, że jak czyta to dorosły, to sobie może pomyśleć, aha, przecież ja to wiedziałam, nawet często dziecko tak pomyśli, niemniej jednak niektóre rzeczy sobie po prostu przypominamy. I na to, na co jeszcze chcę zwrócić Waszą uwagę w przypadku tej książki, to są ilustracje. Takie dosyć zabawne momentami, chociaż też bardzo konkretne. Nie powiedziałabym, że jest to atlas anatomiczny, ale bo widzicie, że ta kreska jest taka trochę rozedrygana, taka troszkę szalona. Dowiemy się wszystkiego, czyli te wszystkie odpowiedzi, które tutaj są zawarte, one tak naprawdę są również zilustrowane, co bardzo pomaga. Na każdej stronie są ilustracje, żeby była jasność. Niektóre większe, niektóre mniejsze, niektóre bardziej zabawne, ale właśnie takie obrazujące z jednej strony pytanie, a z drugiej strony, dlaczego właśnie takie pytanie zostało zadane, a z drugiej strony właśnie też takie no, konkrety. Tutaj na przykład jest pytanie, dlaczego jak się zakochamy, mniej więcej takie pytanie, dlaczego jak się zakochamy, czujemy motyle w żołądku i mamy tutaj te motyle w żołądku narysowane, no ale też na przykład jest narysowany żołądek. Chciałam, nie wiem czy teraz znajdę, bo tutaj oczywiście jest tego wszystkiego bardzo dużo. O, zobaczcie, tutaj mamy też narysowane dojrzewanie człowieka i mężczyzna i kobieta, więc takie obrazki też są. Czekajcie, zerknę na mój wiek. Z 30 jest 50, nie ma 40, może i ów.
nie chciałabym może tego widzieć. O, tutaj jest też, a to jest ten tutaj rysunek z okładki. Zobaczcie, ja uwielbiam takie rysunki, ja uwielbiam takie przekroje trochę, gdzie można to wszystko obejrzeć i z jednej strony jest to takie trochę bajkowe, komiksowe, wiadomo, ale z drugiej strony tutaj są konkrety, więc uzupełnione o treść. To się wszystko układa w jedną wielką całość. I teraz, jeżeli macie dzieci, które może muszą się nauczyć, bo potrzebują czegoś do szkoły, a może są po prostu zaciekawione i chcecie, żeby zapamiętały, gwarantuję, że one prędzej treści o motylach w brzuchu, czy na przykład właśnie jak, co się dzieje w naszej głowie, prędzej zapamiętają coś takiego, niż gdybyśmy pokazali dziecku przekrój mózgu. Znaczy, zaczęłabym od tego, a potem jak już trochę będzie więcej wiadomo, trochę dziecko będzie więcej wiedziało, to ten przekrój mózgu, oczywiście taki zwykły, że tak powiem, też można pokazać. No nie znajdę Wam teraz tego, chciałam obrazek, gdzie, że jest pokazany, że się składamy z bardzo dużej ilości, o spójrzcie, z bardzo dużej ilości, że tak powiem, organizmów żywych. I tak to wygląda, i tak to zostało zilustrowane, zobrazowane i wyjaśnione, dlaczego tak jest. Super, ja jestem wkręcona w ten tytuł, bo jest zrobiony tak, że zaciekawia dziecko i my chcemy się dowiedzieć, co tam w środku jest, a poza tym jest po prostu pięknie wydany, pełen szacunku.